Halo. Spierdalaj, zasadzka, zasadzka, auto. Coś jedzie? Ktoś z wami jest? Może się przysz... Ktoś z wami jest? Z nami? Nie, za nami. Chujczaka słyszałem. Weź sobie podskocz, podskocz sobie. No oni tam jechali. Uważajcie. Kto, od kogo chujczak przyjechał? Od kogo chujczak przyjechał? Kurwa, nie od nas. Nie bój się. Od kogo? Ty też... Wyznacie się z chujczakiem? Ale auto ci nie pomoże. Chodź. Nie bój się. Przedem porozmawiać, tak? No ale chujczak jest z tobą, tak? Tak, to jest dla mojego bezpieczeństwa. Ale nie przyjdą. Weź podskocz, kurwa, znowu, ja pierdolę. Żydek. A to jest w drugą stronę. Dla kogo ty jeszcze robisz, że dzisiaj pytasz o tego pana? Po mojej lewej. Panie. Kto ty, kurwa? Nie dość, że napierdolony przylazłeś. Alkoholem jebie od ciebie, gościu. Panie, nogę mam. Widzi pan? Wiem, że drogę są dla bezpieczeństwa. No od alkoholu ta noga, no co ci powiem. Spokojnie, panie. Spokojnie. To nie zmienia faktu. Dlaczego pytasz o tego tutaj pana? Lesiu, rozmawiamy. Mamy Chińczyka. Chińczyka. Dobra. Skąd on się tu wziął, kurwa, nagle? Przyjechał on. Przyjechał z tym skitką, co tu był, dla bezpieczeństwa jego, jak coś. No, ale wiesz, że tam jest... A nie, tam jeszcze szafter jeździ czarny, panie kolego. I nagle się Chińczyk znalazł, no to Chińczyka pominęliśmy. Dobra, trzymajcie go, ja idę gadać dalej. Chińczyk się sam wjebał. Idę gadać dalej. Dobra, nic nie mów, że go mamy. Dobra. Nic nie... Informacja pana detektywa, że ktoś szuka Chińczyka, tak? Że komuś zależy, żeby go znaleźć, bo pan detektyw dostał takie zlecenie. Dobra. Z jakiegoś pracodawcy. Nie wiem, kto jest jego pracodawcą, bo nie powiedział mi. Taką dobra, dobra. Zawodową. No okej, okay. A teraz, ale chujczak zniknął po wylewie i była fama, że to ja byłem z chujczakiem. I skąd taka plotka jest? Dobra. Bo tego też nie wiem. Chcę tylko wyjaśnić, dobra, skąd był wyciek. Teraz dostaję informację, że znowu chujczak się nie odzywa. Czy pan coś zrobił, albo pan w tym kierunku? Panie, jeździłem z mapą cały czas. Jeszcze chcieliście mnie odjebać, to co ja miałem robić? Co to wie? No dobra, a to... To pan, a pan Mikołaj jest od kogo w końcu, kurwa? Od nikogo? Ode mnie. Od pana? Co ty gadasz, kurwa? Ja jestem od pana Rona. Ja jestem... To pan, ty jesteś od pana Rona i pan Ron się ciebie pyta, czy mnie maczałeś palce w tym, że Chińczyk się tak, nie dziwa? Tak, bo... Nie. Wskazałem tutaj na pana... A, detektywa. Detektywa i na pana Dona. O kurwa. To nie, to mnie pan inaczej wskazał. Ale wskazało. Jak się przestraszyłem. Chodź tu, gdzie kurwa idziesz? Panie! Poczekajcie, panowie, ja zadzwonię. No, co jest? Kurwa, odjebał nas dwóch, leży. Kto? Naprawdę? Kurwa, Chińczyk. Dobra, kończę, cześć. Panie. Chińczyk, skuty, nie może oni... Pan, panie. Nie może pan wybrać... No. O, dlatego no. Panie, pan był... mnie zadzwonił. Chińczyk był wypuszczany i odjebał. Ogólnie. Co odjebał? No te osoby, które go trzymały na czas rozmowy, ja poprosiłem, żeby go wypuścili, a Chińczyk zrobił nieładną akcję. Nie fair, trochę. Myślałem, że się rozchodzimy. Jaką? No, porobił ich z tego, co ja słyszałem. Jeden Chińczyk. No, wypuścili go wolno. A Chińczyk podobno nie jechał z Diego? Byli chyba razem. Nie, Chińczyk był sam. Nie wiem, jak to, co teraz robimy. A, nie, pan se zerknie tutaj na górę. Na... Co? No pan zerknie tutaj na wiadomości. Miastowe. Smaczny? Smaczny, czy co? Tak, to jest Chińczyk. Czyli to nie jest zgodne. Ja pierdolę. Dobra, czyli jednak...
Czyli pana ludzie się sami porobili. Nie, 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 bo sytuacja była taka, że odbierając telefon, mój kolega, odbierając telefon, uderzył drugiego kolegę i ten kolega jeden spadł z tego. I później wygląda na to, że chyba próbując Chińczyka uwolnić, sam spadł z... Dobra. No to powiem szczerze, czyli... elegancko. Czyli wszystko jest w porządku jednak, że Chińczyk jednak nic nie... Panie, a co z tym? Ja go zabieram, bo ja chcę się dowiedzieć, dla kogo donosi na Doriana. Poczekaj chwilę, bo muszę coś załatwić. Na całym dole, po prawej. Ale na zewnątrz? Na zewnątrz? Koło wody, na zewnątrz. Koło wody, na zewnątrz, dobra. Dobra, dobra, cześć. Dobra, są. No. Kto was tu wywiózł? Kto was tu wywiózł? Halo? Halo? Słyszysz mnie? Ty słyszysz? Dobra, jestem. Co? Kto was tu wywiózł? Co tam jestem, się dzieje? Jestem, na rządowym byłem. A co tu się dzieje? No, na rządowym? Kurwa! O, czemu ty, on go goni? A chuj z tym wszystkim, kurwa! Idę spać w pizdu. Co się odwala? Ja nie wiem, na rządowym byli, ale ja nie... Okej. Leszku, kto was... Dorian robi White'a. Dorian robi White'a! Dobra. Gdzieś tu na hangarze. Prawy górny róg, gdzieś hangar. Szybko! Dobra, schodzę. Co on powiedział? Prawy dolny róg? Na szorcie, patrząc do ciemnia i proszę od góry, jak dorsy na B, patrząc w gest. Więc dlaczego... Który róg? Teraz bez formy. Halo! Czekajcie! To są oni? Halo, czekajcie, stójcie! Czekaj! Kurwa. Stój! Stój! Kurwy jebane, co oni odpierdalają? Jak ja naprawek nie mam. Wydupcaj. Wydupcaj, chuju. Oddaj to. Wyjebane mam. Ja pierdolę. Kurwa, no nie, no, nie ciekawie wygląda to. Ty pedale zajebany! Stój, bo cię zastrzelę! Ach, chuj ci w dupę, ty. No.
była taka, że my byliśmy po prostu na tym dachu z tym kurwa. Wiem, się zjebaliście i bogowie go uratowali. No tak, ale słuchaj to, ale on był schowany za budą, nie? Cześć? I z pierwszej kurwa z oczu. Czemu oni? Nie gadaj przez telefon. Nie gadam, nie gadam. No mów. I on był schowany za taką wielką budą, że nic nie widział. Jakby patrzył z oczu, to ni chuja. Ani by nie widział, ani nie słyszał. A my spadliśmy i po minucie kurwa go ktoś uratował. Ej, to musimy. Dziwne, bo nie powinno być chyba. Będziesz musiał powinąć tego typa, kto jest w aucie, wymiany za White zrobić. Dawaj szybko. No dobra, chodź tu, poczekaj jeszcze. Nie wytłumaczy. Ale nie ma czasu teraz na to, porwali White'a, ty. Później mi wytłumaczy, to jest nieistotne teraz. Ale teraz później mi to, bo nie ma czasu istotne. Teraz. No. Nie, 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 to jest istotne, kurwa, bo on powinien być tam dalej na dachu skuty, kurwa, i ktoś by po niego inny przyjechał i by go zabrał, kurwa. No tak, no bo ja widzę. Na wolności. A no widzisz, no właśnie, kurwa. No i co, no to wyjaśni się to z bogami? Poszukał. No kurwa, no trzeba wyjaśnić z bogami, bo on oszukał. My spadliśmy, minuta, dwie i on już napisał do bogów, że spadliśmy, a był kurwa za budą i nie powinien nic widzieć, kurwa. Więc oszukał, chuj. Mhm, no wiem o co chodzi. Dawaj do ataksji. No. No właśnie, nawet jakbyśmy spadli, to wiesz co by było, zadzwonilibyśmy po karetkę, nie? Wiesz o co chodzi? Zadzwonilibyśmy po karetkę. Od tyłu się idę, od boku. Ja schodzę na dół, wsiadam do tamtego auta i odjeżdżam. I chyba widzę, że pana ludzie gdzieś tam podjechali, tutaj na dole. Także was jest więcej nawet jak coś. Ale to taki problem, że mam klamkę mu dał? Pistolet pan, mój pistolet pan wyrzucił. Tam jest Dorian w aucie? Tak. Nie, nie mogę mu ufać. Halo? Dorianku, weź tylko temu, co zostało na dysku, daj mu klamkę, żeby miał pewność, że wy mnie nie porobicie. Ale ja nie mogę mu dać klamki, bo ja wiesz, swojej nie oddam, nie? Dobra. Kurwa, nie psy. Mam jak za bardzo, tak to młody. Dobra, ja pana rozkuwam. Jak coś, to nie było tematu, dobra? Dobra? Dobra. Pan był tu dobrowolnie, jak coś. Dobra, schodzimy. Pan podskoczy. Spoko, gangster. Nie ojebałem go z tego. Schowałem klamkę, bo jestem... Nie zbliżaj się do mnie. Ja tylko bezpieczne miejsce. Co tu się dzieje? Panie, jakaś afera. Jaka afera? Nie wiem. Na górze kazali mi siedzieć. Dobrze, zatrzymam cię dla bezpieczeństwa. Drugą klamkę? Nie, ja mu nie brałem klamki tak naprawdę. Nie mam. Mam tylko nóż mu zabrałem. Dobrze to rozegrałem. Powiedzcie kurwa, że to rozegrałem. Grande, mów co tutaj się dzieje. Co panie, to za miast na teren lotniska? Były... Ja pierdolę. Na górze kazali mi siedzieć. Nie mam drugiej klamki. Powiedzcie, że coś źle rozegrałem. Może zrobiłem to siedzieć? Po sobie. Słyszałem o porwaniu mojego syna. Uwolniłem syna. Dobra. Czekaj tu. Ale powiedzcie kurwa, razem trochę mi pomogliście, ale bałem się go wypuścić, dobrze rozkminialiśmy, żeby klamkę. Dony się zbogował, że naprawiam. Ja pierdolę, jaki dzisiaj jest dzień. To będzie film akcji z tego. SMS-a można gdzieś się skutymy. Mów mi o tym porwaniu. Ja nie wiem, komendancie. Zakupam. Można SMS-y. Tak, tak. Można z tymi kieszeni telefon wyciągnąć. No mówiłem, zakupam pana. Nie mogę. Komendancie, nie wiem. Co mam mówić? Nie wiem, co mam mówić. Nic nie wiesz. Dorian za tobą jest policja. To co ty tutaj robisz? No dobra, no ale to wiesz, to kurde policjant to ja się tu... poddał, nie? Przyjechałem pozwiedzać. Przed chwilą mówiłeś, że wiesz, że John White jest już wolny. Nie wiem, coś o tym wiesz. Tak mówiłem? Tak. Komendant mówił, tak. Powiedziałeś, że mój syn jest wolny. Czy się pana boli oprócz tej ręki? Nie, nie. Lepiej tłumacz to od początku do końca, tak? Pardon, proszę. Dziękuję. I będziemy musieli się mów cichutko, żeby nic się nie słyszał. Komendancie, ale ja nie wiem. Przejęzyczyłem się, nie wiem. Jak nie wiesz? Gdzie jest mój syn?
Pan może zadzwoni, ja nie wiem, bo ja jestem tutaj, a pan jest wolny, ja jestem skuty, pan może zadzwoni. Powiedziałeś, że jest już wolny, czyli coś wiesz. Bo mi się tak zdawało, że mi telefon, wydaje mi się... Nie, mi się wydaje, że on dzwonił do mnie. Dalej nie wiem, co się za bardzo stało. Moim głównym podejrzanym jest Kujczak. O, widzę, o, czekaj. Kujczak jak ktoś porwał, widzę, telefon jest podejrzany. No właśnie, według zeznań większości osób to Kujczak porwał Johnego. Gdzie Kujczak? Ktoś mi zajebał karetkę. Dobra, to... Dobra, idę wam przygotować te zeznania. O, co jak karetki nie ma, to wiadomo, że ludzi... Właśnie za to w zasadzie nie wiem, zaporwałem. Temu zabrałem całą broń. Również będzie ci... Nie godzę się, po prostu się nie godzę. Wczoraj już siedziałem, kurwa, bez żadnego powodu. Dobrze, to co robiłeś na lotnisku? Byłeś zamieszany w całą tą sprawę. Wszyscy są kurwa niewinni, to zaraz was wszystkich powysyłam na 100 lat. I się skończy. Jestem pasjonatem samolotu. Dobrze, jesteś pasjonatem, tak, jesteś pasjonatem. Sam mówiłeś mi, że byłeś dobrowolnie porwany. Więc jak chcecie tak dostać grać, zaraz wszyscy... Czekaj. Tak, dobrowolnie, czyli... Dobry ron, nie spłyszał się. Trzymajcie mnie, naprawdę, trzymajcie mnie, bo was po prostu powychałem. Dobra, wysyłaj mi już pan na to 10 minut. Lat. Kurwa, nie tak godzinę. Bufu, no nie palę tak dużo. Ty, ale patrz, nie spłucował się na mnie, dlatego ja się też nie spłucowałem na nich. I to jest okej, myślę, bo tak naprawdę wyjaśniliśmy sobie sytuację między nami. No witam zawodnika. Zapraszam. Zapraszam. Witam. No. Myślałem, że to policja, a to ty. A to ja, kurwa. Skąd ty to masz? Ja też nie wiedzę. No kurwa, to poczekaj, zostańmy może, bo tam zaraz wychodzi ten Ron. To go zawieziemy może. Bo ten Ron był... Co ty robisz? Ja mam... Wracasz pod więzienie? Tak? Bo na skale u mnie stoisz. U mnie coś w oczach się wygląda. Nie, no u mnie... Jestem pod więzieniem. Serio? A stań. Mhm. Stałem. Mam wyjść? Nie, czekaj, ja wysiądę. Co jest? Rudziks jest dobry, kurwa. Rudziks znikąd? A pan Bezka wie, gdzie komendant nie jest? Nie mam pojęcia. Widziałem go tak z 5 minut temu, jak jechał koło więzienia, ale szczerze mówiąc, to tyle go widziałem. 5 minut temu? No, z 5 minut temu. Komendancie Rudziks. A, ty dobry. Gdzie jest moja odznaka? Ale jak tego mówię, dobrowolnie, to nie my, tylko wiemy kto. Mówię, zrobicie to dobrowolnie, inaczej jak nie usłyszę, że ta radiolka wróci, pójdziecie za współudział w kradzieży pojazdu publicznego, jak ale jest ja radiowóz policyjny. Że my nie wiemy, gdzie jest, tylko wiemy, kto wie. No to tak patrz, tak. Pójdziecie na miasto i się dowiecie. Jak rzeczywiście ta radiolka się znajdzie cała, to coś wam dam od siebie, a jak nie... Ale ile? To znaczy, to że ważne. Z nimi współpracujecie. A ile? Ile wy chcieliście? Po 15 aku. Dobra, chciałeś płacić, ale niech będzie po 20. Dobra, dam wam 16 na łba. Co myślisz? Ja zaniżyłem stawkę. 17 jakby było, to byśmy polecieli tam zobaczyć, czy tam jest ten 16, nie mniej, nie więcej. A 20 za ksywę gościa? No za ksywę gościa? Ale skąd mam wiedzieć, że teraz tego nie zmyślacie? No bo jeśli będzie radiolka na mnie. Bo to nie, my nie wiemy, nie byliśmy tam, bo to wtedy bylibyśmy w miejscu przestępstwa albo coś takiego, tak? Tak to mówią chyba. Więc jeśli się okaże, że jest tam radiowóz, to znaczy, że i on podjebał, tak? Dobra, dostaniecie 17, jak mi sprowadzicie na łebka 17, jak mi sprowadzicie tą radiolkę z powrotem. Dobra, lecimy, bo późno. Niech będzie te 17. Dobra. Jak się ta radiolka nie znajdzie, to znaczy, że to wy. Teraz jesteśmy, poszukamy. Dobra. Wrabiamy chujczoka i oddajemy radiolkę za pieniądze. Coś bardzo dziwne, że tak szybko ją znaleźliście. Pojechałem za wami aż do mechanika, tam was straciłem i nagle znaleźliście radiolkę. To jest bardzo dziwne. Jeśli ktoś ją miał, to nawet nie zdążyliście zamienić słowa. Nie, ona stała na parkingu. Była na wjeździe, na samym wjeździe była na parking. A co to za karteczka? Chujczong? To jest karteczka z...
Z tym, co się bawił. Nie ma, dobra, nie ma. Dobra. Anonimowa tam była kreska. Zgodziliśmy się na $17. Sami zresztą żeście powiedzieli. Nie no, nie 17, 17 K. K, 17. Ja na koniec, no ja na sam koniec powiedziałem, że $17, a wy powiedzieliście okej. Okay. Tak powiedział? Poszedłeś leżeć. No, panowie. Dobra, to ja odjeżdżam. Jo, stoj! Wejdź z tego radiowozu, już! Pierdolony. To w drobnych pan też dał te pieniądze? Czaisz na kogoś. Ja pierdolę, pan zobacz. Drobniaki ci rzucił na ziemię, tak? Kurwa, ja nie mogę. Dobra, idziemy spać, Rudziks. Dobrej nocy, komendancie. Dobrej nocy, skubańcy. Dostałeś cię, Ernesto. 14 dostałem. Dostałeś 4. Tak. Wariar Ernesto, panie komendancie. Daj ci 8, co? Przecież ja mu zaraz to drugie podjebie, kurwa. Świrowałem. Słyszałem wszystko. No, łapy do góry. Teraz drugą podjebie, co? No przecież żartowałem. No. Powiedziałem od razu, że świrowałem. No, teraz niego, żartowałeś. Tak? No, od razu powiedziałem, nawet jak pana tu nie było przecież do niego. Potwierdzone info. Komendancie. No. Tak było, dobra. Powiedziałem od razu, no, słuchaj. Powiem ci tak, puszczę was. Jak po prostu chcieliście zgarnąć troszkę pieniędzy, nie? Przyznajcie się, że to wy, dziękuję, dobranoc. Puszczam was wolno. Bo ja też chcę iść spać. To dobrego miałem nosu? Namówił na... Taki chujciąg. Taki chujciąg. Chujciąg jest zły. Nie no, panie, od razu powiedziałem, że świr. A to był chujciąg, tak? A to ty też byłeś zamieszany w tą sprawę na lotnisku? Jak go znasz? A gdzie? Jak mnie tam nie było nawet. Możemy spać, komendancie. To się przyznajcie grzecznie, was po prostu naprawdę tutaj z roczką na dobra, serce. Dobra, może piąteczkę przybijemy? Kurwa, nie mogę z was. Panie, no my... No ja nie wiem. No zgodę, piąteczkę, no. Piąteczkę. Dawaj, pyk. Pięknie. Ja też chcę. Ja ci przybiję. Za 14 tysięcy do... Za 14 tysięcy. A ja już nie mam, bo ja już mam tylko 8 z tego. Bo ja jeszcze jestem sprawiedliwy, ja już od razu się dzielę. To dobrej nocy, komendancie, idziemy, co? Dobrej nocy, komendancie. Miłej nocy, dobrej nocy. Pinki i mózg, normalnie, dosłownie. Dziękujemy. Dobranoc, Rudziks, idziemy spać.